W okresie zimowym często są zapominane przez turystów i omijane szerokim łukiem. A szkoda, bo Dolinki Krakowskie zachwycają o każdej porze roku i potrafią zaskoczyć również zimą, stojąc otworem przed szukającymi spokoju, ciszy i aktywnego wypoczynku. Zamiast wybierać się na zdobywanie górskich szczytów, można zatem wyruszyć na przykład do Doliny Racławki. W rezerwacie znajdują się ścieżki edukacyjne. Jest to na przykład ścieżka geologiczna, która bardzo fajnie opisuje, pokazuje geologię terenu. Zresztą geologię, która też była i jest wykorzystywana, ponieważ w okolicy znajduje się sporo kamieniołomów. Jest też ścieżka niebieska, która jest taką typową ścieżką przyrodniczą. Idąc tą ścieżką, możemy zobaczyć, jakie lasy porastają, co żyje w tym lesie. A gdy już zdecydujemy się wybrać, na wycieczkę do jednego z rezerwatów warto pamiętać jeszcze o kilku niezwykle istotnych zasadach. To, co jest najważniejsze, to należy chodzić tylko i wyłącznie po tych wyznakowanych szlakach i ścieżkach. Tak jak wspomniałem, tutaj tych ścieżek i szlaków jest kilka, jest w czym wybierać. Oczywiście nie wolno zbierać żadnych roślin, grzybów co może o tej porze roku nie ma większego znaczenia ale też nie wolno chodzić z psami. Niestety na terenie tego rezerwatu jest to bardzo popularne, a szczególnie najgorsze jest, kiedy psy biegają luźno, ponieważ są one tutaj elementem obcym dla tej przyrody, ale też, biegając luzem, mogą płoszyć zwierzęta, które są w tym wypadku gospodarzem. W dolinkach znajdują się nie tylko trasy spacerowe, ale również ścieżki przyrodnicze, które są doskonałym połączeniem aktywnego wypoczynku, zabawy i nauki dla całych rodzin.